Wszystko jest zautomatyzowane. Przenośnikiem zgrzebłowym zrębki powędrują w kierunku kotła. Taki transport gwarantuje zerowy wpływ na środowisko. I nie ma pyłu. Nie ma pyłu. Ze zbiornika odpowiednia, wyliczona komputerowo porcja trafia ostatecznie tu, na palenisko. Tu zmienia się w czystą energię. Ten ruszt to prawdziwy majstersztyk. Steruje nim komputer. On wie. Bo mu powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy, jakie jest paliwo, jak bardzo wilgotne i sam wnioskuje, jak ustawić ruszt, ile dać powietrza i ile przyjąć biomasy. Majstersztykiem jest też kocioł. To on jest sercem całego systemu. Umieszczony tuż nad paleniskiem jest dosłownie omiatany przez gorące spaliny. Te unoszą się i przechodzą przez skomplikowany układ rur w kotle. Podgrzewają wodę. Mamy ciepło. By tak się stało, musimy wykorzystać wszystko. Zanim dym spokojnie uleci, przechodzi przez economizer. Urządzenie, które dosłownie wysysa resztki energii ze spalin. To wymiennik ciepła. Dzięki temu oczyszczony i sprawdzony dym, ulatując kominem, osiąga temperaturę poniżej 200 stopni Celsjusza. W planach jest rozbudowa istniejącej ciepłowni o zespół kogeneracyjny w powiązaniu z odwiertem geotermalnym. Przecież to magiczne koło w kole. A koło lubi ruch, zmiany. Wystarczy przestawić ruszt, wystarczy wprowadzić drobne zmiany, przeprogramować komputer, dostawić kolejny element, jak przy zabawie klockami. I oprócz ciepła, produkować prąd.